Odczuwasz jeszcze stres przed występem? Zawsze odczuwam stres przed każdym występem, zawsze może coś pójść nie tak. Zdarzyło mi się kiedyś, akurat nie w tej sztuce, ale zdarzyło mi się wejść z połową scenografii na scenę i właściwie przewróciła mi się na plecy, gdyby nie moja koleżanka, partnerka sceniczna, to prawdopodobnie złożyłabym z jakieś 4 metry ściany i drugi akt by już nie został zagrany. Ona w ostatniej chwili złapała te ściany i krzyknęła do technicznych, że trzeba to trzymać. Więc każdy spektakl jest rzeczywiście dla mnie odkrywczy, nowy. Największy stres zawsze mam przed premierą, jak przyjmie to, co przez 3 miesiące prób wypracowaliśmy, publiczność. I zawsze ta sytuacja pierwsza jest najbardziej stresująca. Ja jestem osobą, która w garderobie do końca żartuje i w momencie, kiedy stoję przed drzwiami, w które mam wejść, oblewa mnie zimny pot, ręce mi się trzęsą i nie pamiętam kompletnie niczego. Wchodzę na scenę, robię 2 kroki, jak powiem pierwszą kwestię, to już idzie. A często zdarza się improwizować właśnie podczas sztuki? Nie często, ponieważ materiał jest na tyle opanowany przez miesiące prób, że nie ma jakby przestrzeni na to, żeby improwizować. Oczywiście, tę umiejętność trzeba mieć, ponieważ, jak powiedziałam wcześniej, może się zdarzyć bardzo wiele rzeczy. Partner może zapomnieć tekstu, ty możesz zapomnieć tekstu, możesz przerzucić kilka kwestii do przodu albo cofnąć się. Jesteśmy też tylko ludźmi i musimy w tym momencie, ja bardzo lubię takie sytuacje, bo one mnie wybijają, one są ożywcze i one są twórcze, bo właśnie powodują, zmuszają do improwizacji, zmuszają do nawiązania do czegoś, co minęło. Nagle zaczynamy bardzo myśleć, co zostało ominięte i tworzą się z tego bardzo ciekawe sytuacje, na które prawdopodobnie nie wpadlibyśmy na etapie prób.